We wtorek 3 października rozpoczął się w Cieszynie darmowy kurs samoobrony dla kobiet. Zorganizowany został z inicjatywy burmistrz miasta Cieszyna przy współudziale Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. Licznie przybyłe kursantki przywitała burmistrz miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz oraz zastępca komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie Janusz Sikora. Dla większości z nas to jest ważne, żebyśmy czuły się bezpiecznie w Cieszynie. Nie mówię, że się nie czujemy, ale wiemy, że różne sytuacje mogą nas spotkać, a wtedy lepiej być przygotowanym i wiedzieć, jak się zachować. Ja sama taki kurs kiedyś przechodziłam rzeczywiście w poprzedniej firmie. Było to jakby przygotowane również przez specjalistów i mogliśmy w takim kursie brać udział, bo to też jest taki element zdrowia i dobrego samopoczucia, tego, żeby czuć się w domu, poza domem, bezpiecznie, na ulicach bezpiecznie. No a myślę, że w związku z tym, że te zagrożenia nas od czasu do czasu spotykają, to lepiej być przygotowanym. A trzeba też tego uczyć młodzież, więc myślę, że tutaj panie swoje córki czy swoich synów też przygotują do tego, co może człowieka spotkać na ulicy i jak się przed tym bronić. Warto dodać, że to darmowy kurs, organizowany przez miasto. Tak, to jest taki pomysł, który zainicjowałam, ale został pociągnięty przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bo też te zagrożenia związane czasem z tymi najbliższymi osobami też są duże uświadomienie sobie tego, że można pomóc sobie i rodzinie w tych kwestiach jest też ważne. No i oczywiście Straż Miejska, no to panowie, panie ze Straży Miejskiej wiedzą najlepiej, jakie zagrożenia w Cieszynie mogą nas spotkać. Dlatego myślę, że zarówno komendant, jak i pani kierownik MOPS-u byli gotowi, dzięki temu to się stało. Myślę, że dobrze jest przeszkolić część społeczeństwa, a potem takim szeptanym marketingiem pójdzie to w świat i mamy nadzieję, że zachęcimy też kolejne osoby. To jest też okazja do tego, żeby się poznać, żeby się być może po raz pierwszy spotkać na macie czy na sali gimnastycznej i potem to może być też początek czegoś nowego, jakichś nowych przyjaźni, nowych znajomości, także myślę, że warto ruszyć z domu i nauczyć się czegoś nowego. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów samoobrony i technik interwencji. Przed kursantkami i jeszcze 2 spotkania, ale w programie znalazły się również prelekcje. Paniom chcemy przybliżyć temat, jak obronić się przed takim potencjalnym napastnikiem, jak przede wszystkim unikać też zagrożeń, bo nie chodzi o to, żeby wchodzić już w te sytuacje konfliktowe, bo czasami największą bronią jest to, żeby umieć unikać takich sytuacji, być przezornym i też chcemy przestrzec przed takimi sytuacjami. Dlatego też oprócz tych zajęć samoobrony będą wykłady dotyczące jak unikać przestępstw, jak rozpoznawać takie sytuacje niepożądane, jak udzielać pierwszej pomocy. Będą też również wykłady dotyczące sytuacji takiej, gdyby panie potrzebowały pomocy, bądź też z zespołu do spraw interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, przemocy domowej po nowelizacji ustawy, czy też Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. A my jako Straż Miejska też będziemy chcieli na koniec przybliżyć paniom, z czym mogą się zetknąć, z jakimi problemami, do nas się zwrócić bezpośrednio, bo też jesteśmy od tego, żeby pomagać. To pierwsza edycja tego przedsięwzięcia, ale jak zapowiadają organizatorzy, będą kolejne. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.